Kłaniam się nisko wszystkim gościom. Nie dziwię się Państwa rozpaczy. Sam byłem kiedyś publicznością, wiem, co to znaczy. Przywitałem Państwa słowami Mariana Załuckiego. Proszę Państwa, są dwa momenty liryczne w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Oba już były. To w ogóle miało się inaczej zacząć. Ja miałem tu nad scenę frunąć podwieszony na linie i do pracownika technicznego zaśpiewać Nie opuszczaj mnie. Ale to jest trochę za mała ekipa. Na próbie dwa razy poszedł dym z kiści i dlatego stanęło na czym stanęło. Proszę Państwa, cel tego mojego zamiaru był jasny, czysty i klarowny. Chodziło mi o to, abym jakoś nieschematycznie pojawił się na scenie, aby mi już na wstępie oglądalność nie opadła. No ale ponieważ pracuję z ludźmi, to okazało się, że postawiłem nie na tego konia. W życiu takiego tworu, jakim jest piosenka, istnieje pewna magiczna granica, która determinuje w piosence absolutnie wszystko. Tą granicą jest wynalezienie telewizji. Do tego momentu zwykliśmy bowiem uważać piosenkę za coś do słuchania. Od momentu wynalezienia telewizji piosenka jest czymś do oglądania. I temu właśnie odkryciu poświęcimy nasze dzisiejsze spotkanie. A liści, aby lepiej zrozumieć problematykę współczesną, musimy się cofnąć w przeszłość, w historię. Opowiemy dziś Państwu historię piosenki. Jest ona o tyle ciekawa, że człowiek zanim zaczął mówić, to już śpiewał. Za moment, drodzy Państwo, w utworze takim silnie pierwotnym zobaczymy i usłyszymy młodych polskich aktorów, nieznanych jeszcze z żadnych reklam. Utwór pierwotny. Przeniesiemy się teraz do starożytnego Egiptu, gdyż udało nam się odtworzyć
pewne fragmenty muzyczne z niespodziewanego zapisu na kole garncarskim. Oto garncarz, lepiąc dzban, musiał wpisać zaniedbanym długim paznokciem ścieżkę dźwiękową w dzban na kole. Dzięki tym uszczerbkom higienicznym właśnie możemy Państwu zaprezentować wkład Egiptu w rozwój pieśni gorącej i suchej. To jest naprawdę ważki moment w dziejach piosenki. Sekwencja egipska. Zawsze niech będę ja. Kto ma tyle wdzięku, co ja? Wdzięku, co ja? No kto ma? Powiedz sam, kto? Kto taki uśmiech ci da? Uśmiech ci da, jak dam ja. Może inni są piękniejsi, może i są. Może inni są zgrabniejsi, no to i co? Może inni są sprytniejsi, może i są. No ale powiedz sam, no ale powiedz sam, kto ma tyle wdzięku, co ja? Wdzięku, co ja, no kto ma? Powiedz sam, kto? Taki uśmiech ci da, uśmiech ci da, jak dam ja. Sprawiają, że odjeżdżasz daleko. Nie pomoże ci psychiatra, nie pomoże żaden lekarz. Wiadro z lodem i pokrzywy możesz sobie wsadzić w dech. Tak już jest na tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak idioci oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, w piaskownicach. Też kobiety są gorące. Kobiety są. Kobiety są gorące. Kobiety są. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Kobiety są. Blondynki, ja wszystkie was dziewczynki. Kobiety są. Całować chcę. Zawsze. Kobiety są. Rozmawiałem z Jerzym Zelnikiem. Powiedział mi, że nawet przy drobnych skaleczeniach do dziś bandażuje się w całości.
proszę Państwa, nasza część historyczna byłaby niepełna i niewiarygodna, gdybyśmy pominęli ważkie wpływy kultury azteckiej. Najnowsze badania naniosły korektę na mylny, jak się okazało, pogląd, że Indianie zaczęli pić od momentu pojawienia się białego człowieka. Otóż odkopano niedawno pióra i kości jednego z wojowników protoplastów i dzięki nowoczesnej technice stwierdzono ponad 3 promile. Mało tego, przy szczątkach leżał instrument. Badacze zapytali zresztą jednego z potomków tego plemienia, czy to jest fletnia pana. Powiedział, że nie jego. Mógł nie mówić całej prawdy. Mógł nie mówić całej prawdy. Indianie, naród skryty, nieufny, przebiegły, swoje sekrety i tajemnice chował w bardzo trudno dostępne i niespodziewane miejsca. Jakieś plany czy mapy były absolutnie nie do zdobycia. Pisał zresztą o tym Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, kiedy Telimena mówi, cytuję, plan mam dotąd w piórku. Wspominam o tych ciekawostkach, aby Państwo mieli jakieś pełniejsze notatki i rzetelną wiedzę, ale tu chcę przy okazji zdementować, iż nie jest prawdą, że Krzysztof Kolumb na widok pierwszego ujrzanego wodza indyjskiego powiedział, że jest to pure nonsense. Natomiast jest prawdą to, że przed każdą walką u Indian zbierało się pióro polityczne. To jest potwierdzone. Mało tego, najlepsze koła w sygnałach dymnych powstawały w wyniku spalenia ważnych dokumentów. Przed sekwencją aztecką przytoczę mądrość, którą na oskalpowanej czaszce wypalił fajką bardzo stary wódz. Kojot, co drze mordę nocą siedząc na kamieniu, może złapać wilka. Sekwencja aztecka. Pyk, pyk, pyk z fajeczki, tuś, 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 gołąbeczki, fajeczka, gołąbeczek, ławeczka, okruteczek. Hej, przeleciał ptaszek kalinowy lasek. Widziałam orła cień, do góry wzbił się niczym wiatr. Niebo to jego świat, z obłokiem tańczył w świetle dnia. Pyk, pyk, pyk z fajeczki, tuś, 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 gołąbeczki. Jadą włosy kolorowe taborami. Tuś, 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 gołąbeczki. Fajeczka, gołąbeczek, ławeczka, ogródeczek. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie kręcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zalśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Malowana lala, 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 malowana lala. Nieprzyjaciół każdy ma. Już nigdy więcej w środku nocy nie będę stukał w twoje drzwi. Nie będę bitew z tobą toczył, powodów nie dam już do tkwi. Tańcz głupia tańcz, swoim życiem się baw, wprost na spotkanie ognia leć. Tańcz głupia tańcz, wielki bal sobie spraw, to wszystko co dziś możesz mieć. Toczy koła czas, zmienia wszystko tu. Ty nie wiesz, czy osiągniesz cel. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc. Choć ocean życia burzy się. Ho, ho! Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą.
Świat antyczny traktował kulturę w sposób szczególny. Tam w zasadzie wszystko było sztuką pomazane. Antyk murarz pozostawił piękne i liczne dowody swego przywiązania do sztuki. Ci wspaniali żołnierze, bo tam każdy był żołnierzem oprócz tych, którzy z jakichś powodów nie byli żołnierzami, wyrażali swoje uczucia w muzyce, poezji, rzeźbie, w malunku, na wazie czy innym talerzu. I właśnie z fragmentów cudem odkopanej zastawy pieśń następna pochodzi. Pierwotnie po odczytaniu utwór był niepokojąco bogaty, ale kiedy wymyto talerz z resztek jadła, okazało się, że piosenka jest prosta, piękna i pełna uczuć. Sekwencja antyczna. Nie zacieraj nosa, nie rób takiej miny, nie udawaj Greka, zmień się lepiej zmień. Już za parę minut będziesz przyjacielem całej naszej piątki, tylko rozchmurz się. Wstydzę się, lecz odsłaniam wszystko. Cierpliwie czekam, ty rozrabiasz farby. Oddaję ci całą swą intymność, chociaż wiem, że nie ty osądzisz mnie, ale dziś jestem tylko twoja. Przez ten krótki czas jestem tylko twoja. Gdy malujesz mnie, jestem tylko twoja. Chcę, byś wiedział, które drży. Jeśli źle ci jest beze mnie, głośno powiedz mi, chcę być taką, jakim jesteś, tylko w tobie widzę sens. Lecz nie chowaj swoich myśli za horyzont. Pornola! Kręcimy pornola! Pornola! Kręcimy pornola! Bawisz się razem z nami, jeśli masz ochotę na wspólną zabawę. Daj nam umówić się, to najlepszy sposób, jeśli chcesz zapomnieć o swoich kłopotach i zmartwieniach też. Pornola! Bawisz się razem z nami, pornola! Jeśli masz ochotę, pornola! Bawisz się razem z nami, pornola! Jeśli masz ochotę, pornola! No gdy się milczy, rośnie wilczy na poezję, która ciągle drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy na poezję, która ciągle drzemie w nas. Pornola! Pornola!
Proszę Państwa, z piosenką rycerską są pewne problemy, albowiem z wiarygodnego zapisu snycerskiego wynika, że rycerze śpiewali tylko przy winie. A liści w innym miejscu tego samego źródła jest wyraźnie napisane, że rycerz pił wino cały czas. Wynika stąd jasno, że rycerze głównie śpiewali. Niestety z powodu sporych przyłbic na twarzach nie wszystkie teksty docierały do odbiorców, do wrogów, kochanek, żon. No ale coś tam jednak przez szpary oddechowe przedostało się i przedarło do historii. Do historii piosenki oczywiście. Sekwencja rycerska. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy? Znamy się tylko z widzenia, a jednak lubimy się trochę. Przez ulicę szeroką leczeka zaglądamy sobie do okien, do okien. Ładne oczy masz, komu je dasz? Takie ładne oczy, takie ładne oczy. Ładne oczy masz, komu je dasz? Takie ładne oczy, takie ładne oczy. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. Nie opuszczaj mnie, każda twoja łza szepce, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas. A mnie szkoda lata. I pytania złe, i natrętne tak, co? Dlaczego? Jak? Niech mówią głupio mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie. Szkoda twoich łez, dziewczyno, wszystko ma swój kres. Jedyno żar miłości szesł, zostało tylko w szklankach wino. Pozdrów ode mnie urocze dziewczęta i Wiedeń mój. Pozdrów mych dziewcząt niebieskie poczęta i Wiedeń mój. Gdy już tam będziesz, nim świt cię zagarnie, każ walca grać. I zapal w Wiedniu w krąg wszystkie latarnie, niech będzie bal, niech noc nie skrzy. Niech będzie jasno, wesoło i warnie, o Wiedniu mój, o ci, o ci. Proszę Państwa, nie należy pewnych rzeczy ukrywać. O prastarej kulturze północnej wiemy bardzo mało z lenistwa głównie. Bo zimno, daleko, to co teraz to obchodzi? A to jest błąd, albowiem ta surowa, stawiająca bardzo wysokie wymagania termiczne kultura, mimo pewnego ubóstwa formalnego, posiada wielkie bogactwo treściowe. Jesteśmy w tej sprawie tak dalece dyletantami, że spotkałem się nawet z takim pytaniem na wykładzie, że skoro Eskimosi całują się nosami, to czym śpiewają? Było mi wstyd. Naprawdę. A to przecież Eskimosi
Eskimosi właśnie są twórcami czwartej zasady wokalnej. Przypomnę, pauza w piosence może być bardzo długa i nie świadczy o niedyspozycji czy zejściu wokalisty, ale o zmianie pory roku. Sekwencja eskimoska. Przestań mówić, ja zabraniam w taki mróz. Taki mróz. Wiatrem wieje, śniegiem pruszy, ja odmrożę sobie uszy, a ty gadasz i nie możesz zamknąć ust. Taki mróz, to nie pora na wyznania w taki mróz. Taki mróz. Ogrzej mnie, zażarta na ten świat niezgodo, z którą rozstałam się tak młodo, powróć. Ogrzej mnie. Rozrzesz mnie, chwilo szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź, ogrzej mnie. Mój świecie rozpal duszę moją, aż do końca, mój świecie zamień duszę mą w cząsteczkę słońca. Niech świeci w mroku, niech rozjaśnia dni marszywe, chcę mieć gorączkę. Cię teraz przypił, tak gorąco jak ja. Kto ci odda najczule chwilę nocy i dnia? Kto ci z siebie da wszystko, żeby smutek twój znikł? Kto przy tobie jest blisko? Wiem na pewno, że nikt. Hej dziewczyno, spójrz na misia. On przypomni, przypomni chłopca ci nieszczęśliwego jak ja, białego misia. Co ma w oczach tylko białe łzy. Jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie. Na ryby! Wolna jak rzeka, nigdy, nigdy nie poddam się. Na ryby, w każdy tęki wolny dzień.
jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie. Na ryby! Wolna jak rzeka, nigdy, nigdy nie poddam się. Na ryby, w każdziuteńki wolny dzień. A gdzie są moje wędki i harpuny? Zakopane, 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 to znaczy tylko ja. Mili Państwo, w różnych okresach historycznych rozmaite nacje i ludy uzupełniały dotychczasową wiedzę o piosence, już to przez działania praktyczne, już to przez analizy teoretyczne, a nawet przez praktyki oboczne, pozornie z piosenką niezwiązane. Jak Państwo zapewne doskonale wiedzą, nadworny medyk Stanisława Augusta Poniatowskiego był wybitnym specjalistą w zakresie schorzeń kręgosłupa. Zawsze po czwartkowych obiadach królewscy goście korzystali z pomocy tego znamienitego medyka. On miał taki spis pacjentów trzymany w grubej tece i raz, kiedy wszyscy dyskopaci zeszli się w takim klubowym pomieszczeniu na dole w łazienkach w celu terapii grupowej, lekarz trzymając spis rzekł do króla: patrz pan, bawi się cała dyskoteka. I to był początek tego, co dziś na świecie jest miejscem spotkań integracyjnych młodzieży. A wszystko zaczęło się od Stanisława Augusta Poniatowskiego, o czym niewielu pamięta, ale my pamiętamy. Augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zatopione w jeziorach, niepoznane do wczoraj, odnalazły dziś mnie. Złoty, królu złoty, gdzie jest taka druga law? Co ty, królu złoty, na stogi, na sam staw? Co ty, królu złoty, ja dla ciebie zrobię bank. Co ty, królu złoty, jesteś mój numerek one. Jesteś mój numerek one. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopisz serca mego lud. Wielkoniku, a jak się postarasz, na kolację zajedziemy akurat. Tobie owsa nasypiemy zaraz, a ja z miski smaczną zupkę będę jadł. Augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Wypijmy za błędy, za błędy na górze, niech wyjdą na dobre zmęczonej naturze. Wypijmy za błędy na górze, niech wyjdą na dobre zmęczonej naturze. Wypijmy za błędy, za błędy na górze, niech wyjdą na dobre zmęczonej naturze. Wypijmy.
Proszę Państwa, patrząc wstecz na rozwój piosenki, nie sposób pominąć śpiewu sakralnego, który dał początek współbrzmieniom wielogłosowym. Klasztorów, w których byłby jeden tylko mnich, w zasadzie nie było. A kiedy mnichów było co najmniej dwóch, to głównie dlatego, że nie potrafili wspólnie jednego głosu utrzymać, pojawił się pierwszy wielogłos. W niektórych zakonach było w pieśniach tyle głosów, ilu śpiewających, co przy kilkudziesięciu wykonawcach dawało zaskakujące efekty. Historia zna wypadki napadów na śpiewających przez niedźwiedzie, które zwabione pieśnią zbliżały się jak do ula. Bardzo często oprócz niedźwiedzi przychodzili też zwykli ludzie posłuchać pieśni mnisich, niesieni ciekawością, jaka to dziś będzie wersja utworu, jako że ta sama pieśń nigdy nie brzmiała tak samo. Dało to początek hazardowi, bo pojawił się wśród słuchających pierwsze zakłady. No ale nie ma co o tym mówić, natomiast trzeba powiedzieć, że śpiew mnisi dał początek muzyce aleatorycznej. Wobec takich zasług pominięcie śpiewu mnisiego byłoby wielką niestosownością. Ja tylko może przypomnę, że mottem działań wokalnych tej grupy było słynne zawołanie, cytuję, śpiewajmy bracia, tutaj tylko dzban ma ucho. Sekwencja mnisi. Mam. Czy zechcesz być ze mną sam na sam? A ja tobie gwarantuję, że nie będzie wcale nudno nam. Zbyt długo byłem sam, by w życie mocniej wejść. Mało dobrych wspomnień mam, niechętnie patrzę wstecz. Jak nieproszony gość obcych stoję drzwi. Miejsca na tym świecie dość, lecz nie mam dokąd iść. Wyprzęgajcie chłopcy konie i pokładźcie się już spać. A ja pójdę w sad zielony, studnie kopać, wiśnie rwać. A ja pójdę w sad zielony, studnie kopać, wiśnie rwać. Należy nam się taki dzień, taki dzień, taki dzień chociaż raz. Należy nam się taki dzień, jeden dzień, zieleń drzew, słońca, blask. Schowamy smutki w gęsty cień, żaden z nich nie śmie dziś spotkać nas. Należy nam się taki dzień, taki dzień, taki dzień, taki czas. W sprątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojęte. Ola, ole, ola, ole, oli, bogini niepojętej. Ola, ole, ola, ole, oli, bogini niepojętej. W czerwonym żarze rzewnych rząd płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc, niewinnie i łagodnie. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały ole, 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 tamtych szalonych, wspaniałych lat?
Kultura germańska dała piosence kopa, jeżeli tak można powiedzieć. A kopa to jest 60, czyli niemało. No trochę pogoniła liryczną, długą nutę, odnajdując prawdziwą radość w klepnięciu na raz, przy czym nadała sens temu działaniu. Poza tym, że się klepie, istotne stało się to, gdzie się klepie. Germanie uporządkowali dotychczasowy bałagan w taktach oraz wymyślili trzecią zasadę dynamiki wokalnej. Przypomnę, gross ist boss, to znaczy najgłośniejszy jest najważniejszy. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do obejrzenia i wysłuchania sekwencji germańskiej. Jesteś ze mną, chociaż jesteś tu przez chwilę, to na pewno się spóźniłeś w wiele miejsc. Tylko twoich miejsc. Wciąż kogoś gonisz, bijesz głową w mur na oślep, wszędzie jesteś tylko gościem nawet tu. Lubię mieć margines, trochę miejsca na prywatną minę, swoje pół, ćwierć zdania, do przegrania jeden wolny los. Jeśli tak, białe musi brzmieć jak bakara. Wino róż jak lelusz, a w czerwonym tango gra. Bo do tanka trzeba dwojga, to tych ciał i chętnych serc. Bo do tanka trzeba dwojga, tak ten świat złożony jest. Bo do tanka trzeba dwojga, to tych ciał i chętnych serc. Bo do tanka trzeba dwojga, tak ten świat złożony jest. Lubię mieć margines, kiedy nagle przyjdzie chęć na kpinę. Gdy się myśl nawinie, czy melodię w sobie wino ma. I więcej nic nie trzeba, Warszawa, ja i ty, a w górze błękit nieba, to już wystarczy mi. Wśród ruin pokoik mały, maleńkie okna, drzwi, to jest majątek mój cały, ale to wystarcza mi. I jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to mają gdy kwitną psy. A gdy tańczy to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczy to z kimś tak miłym jak ty. Pójdę na stare miasto, nie byłem tam od wczoraj. Nie mógłbym w nocy zasnąć, gdybym nie poszedł dziś. Im więcej ciebie, tym mniej. Bardziej to czuję niż wiem, naprawdę. Im więcej ciebie, tym mniej. Jak to jest możliwe? Dlaczego im więcej ciebie, tym mniej? Czy nie wiesz, że ja nawet kiedy jesteś tak blisko mnie, tęsknię już za tobą. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Gdy się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragniesz jej, czy już sypialnie? Niech w uczuciach wspiera wierny cię druh. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tutaj szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tutaj szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić.